co to za fleszyk? Mamy nowy gameplay z postapokaliptycznej gry Road to Vostok, nazywanej fińskim Stalkerem. Zakulisowe wideo z prac przedstawia dynamiczne niebo, przenoszenie obiektów, pozycję leżącą, kontrolę oddechu i drętwienie ręki, a także proceduralną wizualizację zużycia broni i penetrację pociskami przeszkód. Nice. Fani Warhammera mogą być dumni, bo oto 40 tysięcy Chaos Gate Demon Hunters zaliczyło udany debiut na Steamie, trafiając do top 10 największych bestsellerów minionego tygodnia. Turowa strategia zgromadziła jednocześnie prawie 23 tysiące graczy, jedynym problemem są oceny pozytywne tylko w 69%. In death they fall. A cóż to za wieści z Gotham? Dotychczas Gotham Knights jawiło się jako gra kooperacyjna dla dwójki graczy, ale informacja w PS Store, zarówno angielskojęzycznym, jak i polsko, wspomina o zabawie w cztery osoby. Miałoby to sens, patrząc na skład. O tym, czy to błąd, dowiemy się podczas Summer Game Fest. Gotham will need its protectors more than ever. Niedawno mówiłem, że czekamy na gry od People Can Fly, poznaliśmy więc listę niezapowiedzianych projektów. Gemini to wysokobudżetowy tytuł finansowany przez Square Enix, Dagger to RPG akcji dla szerokiej publiki, Bifrost to w pełni projekt studia i dwie gry są na wczesnym etapie koncepcyjnym, Victoria i Red. And the other. To pay. Nie tylko grzebanie w plikach czy ofertach pracy, karty Steamowe prawdę ci powiedzą. Z nowo dodanej i dotyczącej Sons of the Forest wiemy, że w grze pojawi się cykl pór roku wymuszający chomikowanie pożywienia na zimę i obronę przed innymi szukającymi wałówki. Zdaniem twórców to najbardziej imersyjne doświadczenie. Ile zajmuje wbicie najwyższego poziomu rankingowego w Diablo 2 Resurrected? Okazuje się, że tydzień. Tio1904, streamer twitchowy i speedrunner, ustanowił rekord wynoszący raptem 138 godzin. Całość została udokumentowana, a Tio przez ten czas w łóżku spędził tylko 34 godziny. Teraz się wyśpi, bohaterze. To tam miłego tygodnia i słyszymy się niebawem. Hej!